Witajcie w kolejnym odcinku przydomowego odlewania. W dzisiejszym odcinku ogarniemy sobie temat zawartości tego opakowania. Tą paczkę nadesłał do mnie jeden z widzów, mianowicie Michał z Wrocławia, i poprosił, czy nie dałoby ogarnąć z tego dla niego jakiejś dużej sztabki. Zawartość tego jest obiecująca. Chyba bloków wodnych procesorów komputerowych. Prawdopodobnie, jestem pewien na 99,9%, że jest to miedziucha. I sobie to po prostu na dużą sztabę przeczepimy. Zważymy, ile tego jest. I wytopimy jedną dużą sztabę. No zobaczymy, ile tego jest. Waga wyteowana. Więc lecimy. Zobaczymy, ile tego jest. No to całkiem pokaźna stawka wyjdzie. Moja największa wlewka na miedziuchę ma około, jak wypełnić go po brzegi, nią po brzegi, to wychodzi około 2,5 kilo. No zobaczymy, ile gramów mniej wyjdzie ta sztaba po odlewie. Zapraszam do oglądania.
No już mamy po odlewie, tu jest ta sztabeczka. Tak to wyszło. Świeżo po odlewie. Sami zresztą widzieliście. I teraz pokażę wam coś śmiesznego, co być może da wam do myślenia. Ale ja wiem, czego to jest przyczyną, bo mam z tym styczność prawie non-stop. Więc tak, mamy wytarowane. To jest 0 kilo. Pamiętacie, że było 2,180 coś. A teraz mamy ile ona waży? Żeby nie było, że coś przekłamuje. Dwa 190. No, jak to możliwe, że odlana miedziucha waży więcej aniżeli przed odlewem? No to ja wam powiem dlaczego. Sami widzieliście, że tamte materiały do odlewu w większości były totalnie czyściutkie. Totalnie czyściutkie. Natomiast tutaj mamy jeszcze brud z utlenionej miedzi. No i to jest właśnie to. Tlenki miedzi wiążą tlen z powietrza, osadzając się, są cięższe niż sama czysta miedź. I to są właśnie te gramy. To są właśnie te gramy. Całkiem niezłe, nie? No dobra, kolega zażyczył sobie polerkę, to bierzemy się za polerkę. Jeszcze na sam koniec, po szlifie, weźmiemy, zważymy, zobaczymy co i jak, ile to tu wyszło. Dwa kilo 127 gram, no czyli około 120 gram poszło na polerkę, na szlify, wyrównanie krawędzi i polerkę. No i dzięki wszystkim za oglądanie. Jak się podobało, to palu w górę. Wrzućcie jakiś fajny komentarz, krytykę, cokolwiek. Będę wdzięczny. I co? Do następnego, nie? Do następnego. Całkiem fajnie się mówi.